W dzisiejszym odcinku spełnimy... Nie, no nie da się tego nagrać, kurwa, nie da się tego nagrać, nie umiem nagrywać. Ja nie umiem być youtuberem. Ej, w dzisiejszym, proszę państwa... W dzisiejszym odcinku spełnimy marzenie małego mnie. Proszę państwa, jak byłem mały... Kiedy byłem małym chłopcem. Co jest bardziej cool niż drzwi Lego w prawdziwym życiu? Twoja mama. Jako że jak każdy logiczny człowiek doszedłem do pewnych wniosków i zakupiłem prawie 5000 klocków Lego, żeby zbudować drzwi. Wiecie, jak jest problem największy youtuberów, że ciężko ustawić kamerę. No jak ustawić kamerę, żeby było mi widać? O, w ten sposób, dobra. Ten projekt jest bardzo ciężki, ale warty jest zrobienia. To są tak zwane płyty, tak zwane plejty. Ich mamy 200. Ja może tu będziemy wypinać. O, pierwszy unboxing łyżką w moim życiu. Moje poszły pomysł, ale wyjątkowo mi się nie chce dzisiaj. FBI, obra! Proszę państwa, to jest naprawdę dobrze zapakowane pudło. Nie dam widzę otwierać pudeł bez noża. Proszę bym podróż, ale wyjątkowo mi się nie chce dzisiaj. Co ty pierdolisz, człowieku? Jo, ej, to będzie dużo. W końcu mamy tak zwaną dziurę. Uwalone to będzie sporo Lego. Drogi kolego! To był tak zwany opening klocków Lego. No nie było tanie. Co? Czarne? Proszę państwa, oczywiście pomalujemy te klocki, jeśli nie przejmujcie kolorem. Ej, dobra, zrobimy to satysfakcjonująco. Teraz proszę państwa, doznacie tak zwanej satysfakcji. I wiem, że ty też. To było bardziej epickie. Więc zakupiłem 4000 Lego, żeby zbudować. Budowa... Budowa jest prostsza niż się może wydawać. Nigdy przy nigdy nie nagrywaj Lego drzwi o 3 w nocy. Przez to dostaniemy grube drzwi i to pomalujemy na brązowo. Mówi mi inżynier Bob Tom. Ej, szczerze, to zajmie kilka dni. A moje... Proszę państwa, to będzie działać, już to widzę. Ktoś powie, że to nie zadziała. To jest sito. Szczerze, to się nie uda. Nie no, uda się. Co myślą o tym moi rodzice? Ja bym zaraz zaczął. Boże, co tu się dzieje, człowieku? To będziesz teraz... Ej, będę musiał włożyć tak 4000 klocków. Jakby włożenie klocka zajmowało mi 5 sekund... Szczerze, przypadkiem wszystko idealnie się mieści. W sensie, mierzyłem to teoretycznie lekko, ale tak na oko wszystko. I teraz zorientowałem, ile miałem farta. Ale pamiętajcie, gra bez farta jest gumowata, więc kurwa, miejcie farta. You know what I mean, you know. To jest turbo epickie. Dobra, każde ma około, z tego co pamiętam, 20 cm. To powinniśmy mieć 8 platform na logikę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze strasznie dużo ich brakuje. Gdzie? Podejdę do swoich drzwi i sprawdzę, ile klocków robi szerokość odpowiednią. Proszę państwa, oficjalna ilość to tak zwane 7, nie 8. Jeśli chcesz to przeżyć, to się z nami nie zaczynaj! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I bez tego, zarobiście. Nawet tylko łatwiej, wszystko się ułatwia. Tak, dopadła mnie Sigma. Nowa choroba, Sigma. O, ale fajny zestaw Lego, co budujesz? A, nic takiego, tylko swoje drzwi. Cóż się ze mną, drogi kolego? Ej, nie żartuj, co ty? Ej, co jest? A tutaj, człowieku, ale to wjeżdża. Ej, może najlepiej już to długościowo wypełnić na tym białym. Wiesz co chodzi, nie wiesz co chodzi, bo ciężko zrozumieć co mówię, ale tak by to oddało budować, wiesz co chodzi. Nie sprawniej, ale logiczniej. Tu się nie łączy? Nie, dobra. Ola, proszę państwa! O, dobra. Jestem pieczona, nie umiem ustawiać kamery. Ej, dobrze to rozegrałem.
What are you looking at, boy? Kiedy pisał, nie mogę stawiać kamery. Kiedy pisał, nie mogę stawiać kamery. Kiedy pisał, nie mogę stawiać kamery. Dobra, to zajmie zdecydowanie za długo. Widzimy się na kolejnym. Tak to się prezentuje. To było męczące, jest pierwsza w nocy. Jutro będziemy to pewnie malować. Taki jest wstępny plan. Potem dodamy klamkę. Pał, pał. I zawiesimy te drzwi. Taki jest plan. Czy się uda? Tewiku, tego nie wie w tym momencie nikt. No ale co? To było serio dziwne, ale nie przejmujcie się, bo czasami... A to też było dziwne. Już nigdy więcej nie nagrywaj o pierwszej w nocy Lego drzwi. Nigdy przy nigdy nie nagrywaj Lego drzwi o trzeciej w nocy. Dobra, nie, to jest cringe. Tak, dopadła mnie Sigma. Nowa choroba. Sigma. Eduardo! 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 Back into Eduardo! And that is 3-0! A, proszę Państwa, wszystko się... zepsuło. Mamy kilka problemów! Po pierwsze, drzwi są zbyt szerokie. To będzie trzeba uciąć piłą. Teraz musimy wszystko wyrwać i użyć tak zwanej... kropelki. Co kropelka sklei, sklei, żadna siła nie rozklei. Tego nie puszczamy. Jak ktoś to puści... Ciekawostka, ten sok pomarańczowy leży tu już 2-3 dni. Długościowo wypełnić na tym biały. Wiesz co chodzi, nie wiesz co chodzi, bo ciężko zrozumieć co mówię, ale... Wersja Extreme 10 ml. Proszę Państwa, właśnie skleiłem to na Anę. Co kropelka sklei, sklei, żadna siła nie rozklei. Idzie dużo lepiej niż myślałem. Noga jak młotek, bang, bang, bang. Do you wanna see full play? I've got the solution for you. Nie oszukujmy się, proszę Państwa, nikogo z Was nie będzie tego oglądać, więc patrzcie na te magiczne przejście. You just got print, bro! Tada! Magia montażu. Kontynuujemy budowę drzwi. Nadeszła pora, żeby pociąć 22 klocki Lego. Ciekawostka, mogliśmy wszystkiego tego uniknąć, gdybyśmy zamówili po prostu dobre wymiary Lego. Ale spokojnie. Mierzyłem to teoretycznie lekko, ale tak na oko wszystko i teraz zorientowałem, ile miałem farta. Ale pamiętajcie, gra bez farta jest gumowata, więc kurwa, miejcie farta. You know what I mean, you know. Gra bez farta jest gumowata. Mierzyłem to teoretycznie lekko, ale tak na oko wszystko i teraz zorientowałem, ile miałem farta. To jest brzeszczot, dla ludzi, którzy nie wiedzą, co to jest brzeszczot. Gra bez farta jest gumowata. Kurier. Drzwi są gotowe, żeby je powiesić. Oczywiście na próbę, jeszcze nie pokolorowane. To będzie tak zwana próba wytrzymałościowa. Nic się nie strzyma. Wiecie, jest ważne? Osoba, która jest tutaj, gdzie ja jestem, odpadę. Ta osoba musi powiedzieć, że na rąbie po prostu. To takie nawet w środku, wiecie? To będzie tak zwane drugie podejście do podniesienia drzwi. No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Widzowie, na razie znowu się nie powiodło, więc widzimy się w kolejnym odcinku próby. Idę spać z kamerą, idę robić tak zwane spanie content. Czasami lepiej.
czasami lepiej spać. Idź spać. Teoretycznie wszystko jest gotowe. Pora teraz je pomalować. A few moments later. Boże, oni określają daltonizm ten paradoks mój. Teraz głównym objawem daltonizmu jest zaburzenie postrzegania jakiego koloru? Zgadnij. Zielony, czerwony, to każdy. Zielonego. No tak, to każdy wie. Otwieram pudełko, kredki wyskakują, lecz nie chcą rysować. Proszę Państwa, padła mi kamera, ale generalnie już skończyliśmy. I co, niech to wysknie i widzimy się na wieszaniu. To wszystko trzyma się na dolnym i to wytrzymuje? Czy Państwa, to działa? Czy Państwa, to działa? Czy to stracony czas? Tego nie powiem o tobie. Powiem tyle, jestem z siebie dumny. Dziękujemy również naszemu tacie za pomoc, w sumie mojemu tacie, nie waszemu.